Proszę Państwa, nasza część będzie dotyczyła bardzo kontrowersyjnego tematu trwałej ruiny. Jak może Państwa, ktoś z Państwa brał udział w konferencji warszawskiej w jesieni, gdzie nasz kolega dr Wowczak miał referat, który wywołał wiele kontrowersji. Zawsze jest problem, co robić z ruiną, zwłaszcza ruiną, oczywiście nie sakralną, nie budownictwa mieszkaniowego, nie pałacowego, ale zamkowego, bo tak, z takimi ruinami najczęściej mamy do czynienia. Tradycyjna koncepcja to polega na tym, że ruinę trzeba zachować, bo jest utrwalona w krajobrazie przez stulecia czasem. Zwykle od potopu szwedzkiego, no czasem od końca XVIII wieku. Ale problem polega na tym, że ruina jest utrwalona i nic się z nią nie dzieje, no chyba że erozja ją niszczy, ale krajobraz się zmienia. Dotyczy to zwłaszcza zamków nizinnych. Chociaż zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej de facto są zamkami nizinnymi, mimo że stoją często na ostańcach jurajskich, ale krajobraz otoczenia jest raczej płaski. Sylwety zamków górskich, jak Czorsztyna na przykład, jak innych zamków czasem dolnośląskich, zamek Chojnik, dominują w krajobrazie. I to jest zupełnie inne zagadnienie, na ile można w ten krajobraz ingerować. Często są otoczone lasami, większymi lub mniejszymi. Natomiast przy zamkach nizinnych nowa zabudowa się zbliża i krajobraz się zmienia. I mamy osiedle domków jednorodzinnych czasem, a po środku sterczy ruina. I tu już właśnie to utrwalenie w krajobrazie jest wątpliwe estetycznie. Ponadto trwałość ruiny jest zawsze wątpliwa, każdej. Przywołam słowa profesora Witwickiego z Warszawy, który lat temu, pewnie już blisko 30, mawiał, że każdy zabytek jest jak mężczyzna. Musi na siebie zarobić, bo inaczej jego życie jest krótkie i nędzne. A na czym może zabytek zarobić? Na właściwej funkcji. Ale jak ma być funkcja, to musi być kubatura. No i na tym polega problem, co zrobić z ruiną, która właśnie jest pozbawiona kubatury funkcjonalnej. Pamiętam też spotkanie z konserwatorem generalnym Mertą w Krzysztoporze. Główna komisja konserwatorska nam się spotkała, ponieważ gmina lokalna, gmina wsi Ujazd, chciała odbudować zamek Krzysztopór. Zamek Krzysztopór miał projekt nawet odbudowy opracowany przez Politechnikę Krakowską, przez Wydział Architektury pod kierunkiem jeszcze już nieżyjącej profesor Elżbiety Dąbskiej, ale gmina chciała odbudować, ale nie wiedziała, jaką funkcję w tą ogromną kubaturę wcisnąć, żeby ta kubatura nie tylko dawała dochód, ale po prostu żyła. No i tu był problem. W końcu stanęło na tym, no wtedy to 20 parę lat temu, że zamek nie będzie odbudowany, że ta ruina będzie zabezpieczona z niewielkim zabezpieczeniem dla ruchu turystycznego. Aczkolwiek krajobrazowo to nie wygląda rewelacyjnie, bo zabudowa wsi podeszła pod zamek. Ja pamiętam, jak jeździłem ze studentami, to tam dookoła tylko gęsi można było widzieć, a tu zabudowa podeszła pod zamek i przede wszystkim kontrast skali tej zabudowy, jakości artystycznej, to psuło efekty krajobrazowe.
Więc to utrwalenie w krajobrazie jest mocno wątpliwe. Proszę Państwa.